Bulba, podopieczna schroniska z modelingiem i blaskiem fleszy, do tej pory miała niewiele wspólnego. Dziś bierze udział w profesjonalnej sesji fotograficznej, żeby pokazać się szerszej publiczności i być może znaleźć dom. Kilka smakołyków pozwoli nam na to przekupienie tych psów i już zaczynają pomału współpracować z nami. Jakieś swoje sposoby mamy na to i jakoś pomału dochodzimy do takiego porozumienia z nimi. We współpracę wszedł również 10-letni ślimak z trudną przeszłością. Patrz, pokażemy, jak ty jesteś przylepek. To właśnie psom w jego wieku najtrudniej wyrwać się ze schroniska. Chora wątroba, bywają choroby serca i z tym wszystkim trzeba się liczyć po adopcji takiego zwierzaka. Bywa, że na przykład z wiekiem traci wzrok, traci słuch, ale to wszystko tak naprawdę rekompensuje nam to, jak bardzo ten zwierzak nas kocha. Właśnie dla wiekowych i doświadczonych przez los psów najnowsza akcja schroniska SMS, czyli szukające miłości staruszki. Taka osoba, która adoptuje tak pieska może liczyć na wyprawkę 200 zł, właśnie żeby kupić na przykład legowisko, czy jakąś pierwszą karmę dla tego psiaka. Oprócz tego, jeżeli by się pojawiły jakieś choroby związane z wiekiem, nie wiem, na przykład chora wątroba, tak, czy na przykład stawy chore, my jesteśmy w stanie zapewnić pomoc, dofinansowanie w leczeniu do 1000 zł. Do akcji promocyjnej włączyła się ekipa z reklamowej firmy ADT, prywatnie miłośnicy zwierząt. Ze zwierzakami to całe życie właśnie obcuję. Zupełnie bezinteresownie pomogą nagłośnić sprawę adopcji na ekranach miejskich autobusów. Zwierzęta kochamy całym sercem i to jest nasz mały wkład w pomoc zwierzakom. A my ze zwierzakami, które potrzebują domu, zapoznamy się podczas podróży albo w zakładce SMS na stronie internetowej Zielonogórskiego Schroniska.